Słuchajcie, na wstępie tego filmu chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają mój kanał. Oraz chciałbym pozdrowić Kuktonga z mojej grupy rajdowej dla patronów, który złapał Shiny Regigigasa. Gratulacje. Cześć, z tej strony Kushi, dawno nie widzieliśmy się w tej formule pogadanki, ale dzisiaj duża porcja bardzo nowych, bardzo ekscytujących wiadomości z Pokémon GO, które trzeba omówić, także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zacznijmy od tego obwieszczenia na Niantiku, które już jest od 2 godzin oficjalnie na stronce, a potem przejdziemy do tego, które jest ujawnione w tej samej minucie, w której ja wrzucam ten film. Lato update'ów i celebracji walk rajdowych. Wprowadziliśmy rajdy w lecie 2017 roku, w 2020 wprowadziliśmy zdalne rajd pasy. Teraz wprowadzamy zmiany w systemie rajdów. Achievementy trenerów. Wykonaj pewne aktywności podczas rajdu, żeby otrzymać wyróżnienie. Zmiany w wyglądzie wizualnym rajdów oraz zmiany typu quality of life. Po pierwsze, achievementy. Na zakończenie rajdu trenerzy, którzy na przykład zadali najwięcej obrażeń albo użyli mega pokemonów, otrzymają wyróżnienie, które zobaczą wszyscy uczestnicy rajdu. Takie wyróżnienie można otrzymać za wykonanie ostatecznego ataku, który pokonał bossa, zadanie najwięcej obrażeń ze wszystkich uczestników, trzymanie pojedynczego pokemona najdłużej w walce ze wszystkich uczestników. To jest moim zdaniem głupie, bo to wiadomo, że to będzie Blissey i ludzie będą chodzić Blissey na rajda tylko po to, żeby dostać tego achievementa. Także tutaj od razu mówię Niantikowi, nie róbcie tak, nie róbcie tego. Ale okej, lecimy dalej. Dołączenie do rajdu z najdalszej odległości, czyli zdalny ride pass, na przykład ktoś ciebie zaprosi z Japonii, to jest, nie wiem ile jest kilometrów do Japonii, z 10 tysięcy, no to prawdopodobnie dostaniesz wtedy to wyróżnienie. Użycie mega ewoluowanego Pokemona podczas walki, tutaj myślę, że opinie są mieszane. Aktualnie zauważyłem, że większość ludzi jest zdania, że mega ewolucje nie tyle same w sobie były porażką, co system mega rajdów jest porażką, bo nikt nie chce tego rajdować. No widzę z doświadczenia, nikt nie rajduje tych mega rajdów, ale teraz obecnie są inne sposoby na zdobywanie mega ewolucji, także tym bardziej nie trzeba robić tych mega rajdów, żeby używać mega ewolucji. Zmienianie ubrań albo pozy twojego awatara. Czekaj, czyli ty dostaniesz achievement za każdym razem po ukończeniu rajda, jeśli masz od poprzedniego rajda zmienioną pozę lub ubranie? Czyli ci, którzy często przebierają swoją postać w Pokémonach, dostaną jakiś rodzaj achievementa? Użycie największej ilości charge ataków z wszystkich uczestników. To też będzie wyróżniane achievementem. Też nie jest to do końca mądre, bo to będzie zachęcać ludzi, żeby używali tych Pokémonów, które spamują najszybciej charge ataki, niekoniecznie przekłada się to na największe obrażenia czy największą użyteczność w walce. Także tak jak z tym Blissey. No po co zachęcać ludzi do używania Blissey w walce? Ale ogółem nie chcę tutaj być mega negatywny, bo ogółem ja jestem pozytywnie nastawiony do tych zmian. Później też pogadamy w tym filmie o paru rzeczach, do których jestem mniej pozytywnie nastawiony w Pokémon GO aktualnie, które się zmieniają. Ale do tego akurat update'a jestem, myślę, że dosyć pozytywnie nastawiony. Wygląda to dosyć ciekawie i myślę, że wprowadzić spory powiew świeżości w poksach. I słuchajcie, kiedy po raz pierwszy otrzymasz achievement trenera, otrzymasz medal, który możesz levelować od brązu do srebra, a potem do złota. Możesz nawet ściągnąć swoją kartę osiągnięć trenera, którą możesz podzielić się na swoich social mediach. Kurczę, to już dawno powinno być, to jest bardzo W Harrym Potterze Wizards Unite jest przecież taka karta czarodzieja, nie? To przecież w poksach też powinno coś takiego być. Oprócz tego zmiany w interfejsie oraz grafice rajdów. Tutaj jest taka wizualizacja wykonana przez Legends Lima, obserwujcie ich na Twitterze. To nie tak będzie wyglądać na 100%, ale prawdopodobnie bardzo podobnie do tego, co oni wykonali, że to będzie nowa grafika właśnie rajdów, ma być ciekawsza, ładniejsza, lepsza. Także coś ten deseń to będzie wyglądało w nowych rajdach. Oprócz tego Regigigas, który był do złapania tylko na rajdach EX, bla bla bla. Wszyscy wiemy, że już jest Regigigas. Po co ogłaszać drugi raz coś, co już jest ogłoszone i już jest w grze? Ale także tą część pomijamy. To jest to, co tam tweetnęli 2 godziny temu. Czyli nowy system jakby rajdów. Nie nowy system, wszystko pozostaje po staremu, tylko dajemy też achievementy za rajdowanie, czyli coś, co tak naprawdę nic nie daje, no ale daje ci takie poczucie, no patrzcie, ja mam te achievementy, są 2 motywacje w świecie Pokémonów, 1 złapie wszystkie, 2 najlepszym być naprawdę chce, jak nigdy dotąd nikt. Także wiadomo, że wszelkie takie formy chwalenia się czy porównywania się do innych trenerów są mile widziane przez większość graczy. Za chwilę to wszystko skomentuję, ale uzupełnijmy sobie to, co właśnie powiedziałem, o nową informację. W tej samej minucie Niantic publikuje tą informację na swoim Twitterze, Facebooku, co ja publikuję ten film, bo oczywiście otrzymałem tą informację wcześniej od Nianticu, żebym mógł zawczasu nagrać ten film. Także słuchajcie tej informacji.
GoFest 2021 Raid Day będzie zawierał wszystkie legendarne Pokémony, które do tej pory były w grze. Od razu mówię, że to nie będą wszystkie. Mózg rozwalony, jeśli jesteś nowym graczem albo zacząłeś grać rok temu, dwa lata temu. Wiele Pokémonów nie miałeś jeszcze okazji, szansy spotkać nawet legendarnych. Wiadomo, jak to działają rajdy. No, przez miesiąc jest jak dany Pokémon, a potem dopiero kolejny i trzeba ileś miesięcy, lat grać, żeby przez nie wszystkie przelecieć. A tutaj otrzymujemy informację, że wszystkie legendarne Pokémony, które były do tej pory w grze, prawie wszystkie tam z małym wyjątkiem, będą w jeden dzień naraz do zdobycia w Pokémon Go. Także to będzie epicki dzień rajdowania. Przeczytam wam, co napisał Niantic i zaraz to sobie skomentujemy. Słuchajcie, 18 lipca 2021 od 10 do 18 czasu lokalnego legendarne Pokémony będą się pojawiać na rajdach pięciogwiazdkowych. Będzie godzina wiatru od 10 do 11 oraz od 14 do 15. Mewtwo, Hoenn, Latias, Latios, Regigigas, Giratina Altered, Cresselia, teriańska forma Tornadusa będą na rajdach. Godzina lawy od 11 do 12, Moltres, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, teriańska forma Landorusa i Veltal będą na rajdach pięciogwiazdkowych. Godzina mrozu od 12 do 13 oraz od 16 do 17, Articuno, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia, Kyurem będą na rajdach pięciogwiazdkowych, oprócz Uxie, Mesprit i Azelf, ale tylko w swoich regionach, czyli u nas Mesprit, w Stanach Azelf, w Japonii Uxie. I będzie jeszcze Thunder Hour, godzina Pioruna od godziny 13 do 14 oraz od 17 do 18, wtedy Zapdos, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, teriańska forma Thunderusa, Zekrom i Xerneas będą na rajdach pięciogwiazdkowych, a mityczne Pokémony nie będą na rajdach pięciogwiazdkowych. I też tutaj paru Pokémonów nie wymieniono. Brakuje tutaj takich Pokémonów jak Armored Mewtwo, Giratina Origin, Kobalion, Terrakion, Virizion, Incarnate forma Tornadusa, Landorusa, Thunderusa, plus mitycznych typu Darkrai. Także tak naprawdę, no mówią, że wszystkie Pokémony, ale no prawie wszystkie, no jest tu kilka wyjątków. Czyli to jest tak naprawdę mega ekscytująca wiadomość, po prostu w jeden dzień będzie można nadrobić wpisy w Pokédexie z wszystkich legendarnych Pokémonów, prawie wszystkich, które były do tej pory w grze. Plus oczywiście użytkownicy, którzy kupili bilet na GoFest, mają w ten dzień darmowe ride passy. Można naprawdę sporo porajdować. Słuchajcie, polecam w tym momencie moją grupę rajdową dla patronów. Chyba że macie swoją ekipę, wsiadacie w auto, jeździcie po mieście, bijecie te rajdy, no to nie potrzebujecie. Ale jeśli nie macie z kim zbijać rajdów, czy nie zawsze macie dość osób, bo na przykład zjawią się 2-3 osoby na rajdzie, moi patroni na drugim progu dostają zaproszenie do specjalnej grupy na Discordzie, gdzie można zdalnie sobie rajdować z graczami z mojej grupy rajdowej. W taki dzień, w taki event warto na takiej grupie rajdowej być. Link do dołączenia do mojego Patronite'a jest w opisie. Ale wracając do obwieszczenia na Niantiku, wszyscy trenerzy, którzy mają bilet na GoFest 2021 w ten dzień, otrzymają dodatkowe 10 tysięcy expa za wygranie rajda, czyli łącznie 20 tysięcy expa. Na Luckiego to jest 40 tysięcy expa. Kręć fotodyskami, żeby otrzymać 10 darmowych ride passów. Ukończ czasowy research, żeby otrzymać do 8 zdalnych ride passów. I możesz też dostać darmowego bundla, który będzie zawierał 3 darmowe remote ride passy. Także łącznie podsumowując, ci co zapłacili za bilet w tej cenie niecałych 30 zł będą mieli 10 pomarańczowych ride passów, 11 niebieskich ride passów, czyli 21 darmowych rajdów. Plus jeśli jeszcze macie ride passa z wczoraj zachowanego pomarańczowego, no to łącznie 22 darmowe rajdy w tym dniu. I wszystkie z expem razy 2 i wszystkie te różne legendarne Pokémony, jakie do tej pory były w grze. Dosyć ekscytująco, co? Także jaki jest mój komentarz do tego, jeśli jesteś graczem, który niedawno wciągnął się i potrzebujesz tych Pokémonów, chcesz mieć je w Pokédexie, albo chcesz natrzaskać Candy, XL Candy, Red Candy, a kupiłeś bilet na GoFest albo zamierzasz, to będzie mega potężny event. Takiego eventu z takimi rajdami legendarnymi jeszcze nie było w historii tej gry. Zauważyłem, że w ostatnim czasie w ogóle tak rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia w tej grze, stają się powoli codziennością. A przynajmniej zdarzają się przy okazji jakichś wielkich wydarzeń typu GoFest. Nigdy w historii tej gry nie było jeszcze czegoś takiego, także myślę, że warto skorzystać. Jest to na pewno ekscytujący event rajdowy. Oprócz tego jeszcze w tym filmie chciałem poruszyć dwie rzeczy. Pierwsza to jest zmiany, jakie zaproponował Niantic. Ja to już rzucałem parę dni temu na swojego Facebooka, pytałem się o wasze zdanie. Większość osób nie podobały się te zmiany i od tej pory już prawie każdy youtuber pokemonowy nagrał o tym filmik, więc ja nie będę się powtarzał, bo ja przy takich sytuacjach wychodzę z założenia, że
Okej, widzę, że wszyscy się burzą na te zmiany. Ponad 70 tysięcy osób podpisało już petycję, żeby Niantic nie wprowadzał tych zmian. Ja też już od razu, jak o tym przeczytałem, dałem moje zdanie Nianticowi w prywatnej wiadomości, żeby tego nie robili, więc myślę, że teraz nagrywanie całego dedykowanego filmiku o tym i powtarzanie tego ponownie, no już nie jest aż takie potrzebne, bo myślę, że Niantic już w tym momencie wie, że to jest zły pomysł. A dla tych z was, co nie są na bieżąco, chodziło o to, że Niantic zaproponował taką zmianę, że zlikwidują część tych rzeczy, które wprowadzili z okazji wirusa. Między innymi mieli zlikwidować zwiększoną efektywność Incensa, zwiększoną ilość przedmiotów przynoszonych przez Buddy, czy zwiększony zasięg Pokestopów i Gymów. I te dwie rzeczy najbardziej wkurzyły graczy, czyli sprawienie, że Incense będzie znowu słabszy, gorszy, i sprawienie, że znowu trzeba będzie bardzo blisko podchodzić do Pokestopów i Gymów, żeby nimi kręcić. Moim zdaniem oba te pomysły są złe. Jest tyle świetnych argumentów, żeby po prostu zostawić już na zawsze, tak jak wprowadzili ze względu na wirusa, bo się okazało w praktyce, że tak po prostu lepiej się gra, tak? Ja byłem teraz w Grecji i to, że jest trochę większy zasięg do Pokestopa, to nie sprawiło, że ja mniej eksplorowałem Grecję, czy mniej poznałem obiekty kulturowe, wręcz więcej. Z dalszej odległości sięgnąłem do Pokestopa, żeby go zakręcić i przy okazji widziałem, o, to jest ciekawy pomnik, o, to jest ciekawy kościół, o, to jest coś tam, i podchodziłem do tego, żeby to zobaczyć, nie? Plus oczywiście, nie mówiąc o takich kosmicznie ważnych argumentach, jak to, że jest troszkę większy zasięg do Pokestopów, gymów. Osoby, które jeżdżą na wózkach, nie mają już takiego problemu, żeby zakręcić Pokestopem, bo na przykład nie wszędzie da się dobrze podjechać na wózku. Osoby niewierzące na przykład, albo wyznające inną religię, mają problem, jak jest Pokestop na przykład w kościele, nie? Czy na jakimś krzyżu, czy coś, bo nie każdy ma ochotę podchodzić albo wchodzić na teren kościoła, tak? Czy cmentarza. Albo z powodów właśnie, że popiera tą religię i uważa, że to jest brak szacunku do tego kościoła czy cmentarza, albo że wprost przeciwnie, jakby nie jest związany z tą religią i nie chce wchodzić do kultu kogoś innego, tak? Niezwiązanego z jego osobą. Oprócz tego, jak jest zwiększony zasięg Pokestopów, gymów, to ludzie nie tłoczą się w jednym miejscu tak bardzo. Często są to niebezpieczne miejsca, gdzie ludzie blokują całą ulicę, albo muszą przechodzić przez niebezpieczne skrzyżowanie, gdzie nie ma pasów, żeby wejść w ten zasięg Pokestopa, stwarzając niebezpieczne sytuacje, przechodząc przez ulicę, blokując przejście, ludzie z wózkiem, z dzieckiem albo wózkiem inwalidzkim nie mogli przejść. Po prostu Saigon, Sodoma i Gomora. Argumentów jest tyle, żeby ten zasięg po prostu do Pokestopów i gymów pozostał po prostu troszkę większy. To, że niektóre Pokestopy są na terenie wojskowym, tak jak w Szczecinie jest takich Pokestopów, gymów kilka. W ogóle też Niantic został zjechany bardzo na social mediach, w tym również osoby pracujące w Nianticu. Miał jakieś tam osobiste wycieczki, wyzywano je, nawet jakieś tam groźby wysyłano, co jest oczywiście, no, frajerskim zachowaniem. Także to jest akurat smutna sytuacja, która wyniknęła z tego, że jedna z tutaj pracownic Niantic otrzymała groźby na Twitterze. I jeszcze nie pomogło, że to ogłosili w takim momencie, gdzie wszyscy byli niezadowoleni z tego, że najnowsza aktualizacja nie działała, PvP nie działało, gra wywalała jakieś świecące obrazy i ludzie dostawali padaczki. No trzeba po prostu tutaj strzelić sobie w stopę, nie? Żeby wszyscy tam płaczą na Twitterze, no Janik, zepsuliście swoją grę, jest taka zabugowana, ludzie dostają padaczki w ogóle od niej, nie? Oczywiście, żeby tutaj nie było jakichś wątpliwości, że się sieje jakieś złe informacje medyczne. Jeśli nie masz padaczki, nie dostaniesz padaczki od grania w Pokémon GO. Jeśli masz te napady padaczkowe spowodowane światłem migającym, no to wtedy musisz unikać migających świateł. I wtedy wychodzi na Janik i mówi, słuchajcie, zabieramy wam bonusy. Wiem, że płaczecie tutaj, że nasza gra jest skopana, zabugowana. To chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że nie naprawimy jej, tylko zabierzemy wam bonusy, nie? Wypadło to bardzo słabo. Jest też to spowodowane tym, że Liz, która jest jakby szefową marketingu na Niantic, jest na urlopie od jakiegoś czasu zdrowotnym. Tak czy inaczej, na ten moment jest 70 tysięcy podpisów, jak nagrywam, żeby nie zabierać tych bonusów jeszcze instansowych i pokestopowych. Moim zdaniem one powinny zostać na zawsze, no bo tak naprawdę co to zmienia w grze, że musisz podejść bliżej pokestopa? Musisz w jednej sytuacji jakimiś dziwnymi zygzakami chodzić, jakbyś, nie wiem, był jak kot z pęcherzem. I tutaj jedynie Nick z kanału Trainer Tips zwrócił uwagę, że prawdopodobnie Niantic chce skrócić ten dystans z powrotem, bo sponsorzy by chcieli, żeby trzeba było bliżej podchodzić do Pokestopów sponsorowanych, tak? No bo jeśli jest sponsorowany McDonald's, w Japonii McDonaldy na przykład są sponsorowane. Jeśli rzeczywiście musisz podejść bardzo blisko tego McDonalda, żeby zakręcić Pokestopem, no to przy okazji pewnie wejdziesz i kupisz sobie tam hamburgera, tak? Innych realistycznych powodów nie widzę. Ale te akurat zmiany, moim zdaniem, nie wejdą w życie prawdopodobnie, albo jakoś jeszcze Niantic je zmieni. Jeśli chcecie, podpiszcie tą petycję. Zawsze im więcej osób, tym lepiej.
ale już tyle tysięcy osób to podpisało, że myślę, że tu nie ma wątpliwości, że Niantic musi to przemyśleć. A z dobrych informacji, to przy okazji tego powiedzieli, że będą dwa pomarańczowe pasy, niedługo, dziennie zamiast jednego i 10 razy exp zakręcenie nowym Pokestopem. Wstępnie tylko w Stanach i Nowej Zelandii, ale może kiedyś na przykład w Polsce też to wejdzie. To by było dosyć ciekawe i dosyć duży potencjał generowania expa, bo tak przez chwilę sobie pomyślałem. To by było razy 10, czyli 2500 za nowego Pokestopa, expa, z jajkiem 5000. Przypominam, że Niantic przebąkuje powoli o osłabieniu zdalnych raid passów. Ma być mniej obrażeń docelowo na zdalnych raid passach, co też spotkało się z dużym oporem i bardzo negatywnymi opiniami ludzi, ale myślę, że jeśli to wejdzie, to dopiero po GoFestie, bo to by był strzał w stopę, gdyby dali na GoFest darmowych 11 Remote Raid Passów i w tym samym czasie obniżyli obrażenia na Remote Raid Passach. No to by było kompletnie bez sensu. W ogóle moim zdaniem Remote Raid Passy to też jest rzecz, która powinna zostać na stałe w grze, bez limitów obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Może jestem trochę stronniczy w tej mojej opinii, bo też mam swoją grupę rajdową na Remote Raid Passach. Ja sam praktycznie wyłącznie na remote'ach obecnie biję rajdy od około roku, bo jest to po prostu 100 razy wygodniejsze. No ale też trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy grają w tą grę i są niepełnosprawni, jeżdżą na wózkach, są z małymi dziećmi, wożą je w wózeczkach, nie mogą na przykład wyjść z domu, bo tam jest tam na to upał, a z dzieckiem nie można wyjść na upał, albo jest śnieg i z dzieckiem nie można wyjść na śnieg, bo na przykład z noworodkiem nie można nieraz, albo są chorzy, obłożnie chorzy, złamane nogi itd. itp. i też by chcieli pograć w Pokémony. Także wszystko, co jest moim zdaniem, powinno zostać. Trochę więcej, trochę lepiej dla tych, co rzeczywiście chodzą, no bo to jest gra polegająca też między innymi na chodzeniu, ale powinno się móc chociaż trochę grać i trochę też mieć tego wszystkiego, co inni. Jak się jest w jednym miejscu? Tak jest moje zdanie. Piszcie koniecznie, co wy sądzicie na ten cały temat, czy jesteście podekscytowani tym eventem z wszystkimi legendami w Pokémon GO. Także z mojej strony dzisiaj to jest tyle. Łapa w górę, pozdrawiam was wszystkich, życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się, na razie, cześć.